Hejka, witam ponownie w niedzielny poranek z Cyberpunkiem. Ostatnio wygraliśmy sobie wyścig i też były problemy z jedną misją, dlatego może pojedźmy dalej. Spotkaj się z Jody wcześniej rano na wulkanie chmur. Czemu by nie? Zrobimy trochę pobocznych, bo może wyjdzie łatka, która naprawi błąd tamtej misji, mam taką nadzieję. Czemu motorek nie przyjeżdża? Kurde, naprawdę muszę biec, a inne? Że ten przyjedzie? O, widzę. Może warto by było sobie nowy samochodzik sprawić. Może coś szybszego by się trafi. Ale to może po tej misji zrobimy. Sorki. Przepraszam pana najmocniej, czy możemy zająć chwilę? No, co tam się znowu stało? Ta rura, co pękła w bloku. Te skurwysyny z ratusza nadal nikogo nie wysłały do naprawy. Nie odzywaj się tak. Nie widzisz, kto przed tobą stoi? Spokojnie. Czego dokładnie potrzebujecie? No, żeby naprawić tę rurę, bo wody nie mamy. Jakieś materiały do remontu mieszkań też by się przydały, bo pozalewało. Dobra, załatwię to. Dziękuję. Dziękujemy. A to ona coś chciała przejąć te chmury, czy mi się wydaje? Judy? Arasaki.
A cóż to jest? Będę szczery, nie chciał mi się pisać tej książki, no ale zapłacił, to napisałem. To znaczy napisał Ghostwriter. Hej, Jake, bez przesady, mam swoją godność. A tak w ogóle to ktoś jeszcze czyta książki? Myślałem, że kupuje się je tylko po to, żeby coś postawić na półce. W każdym razie ja tak robię. Swoją drogą, może lepiej byłoby po prostu odkręcić ze ścian półki? Do przemyślenia. Gdzie ja byłam? Aha, no więc wydawca powiedział, że chcą wydać moją autobiografię i czy mam jakieś pytania. No więc oczywiście spytałem, czy będę mogła przeklinać i powiedział, że tak, przetestujmy. Dupa, dupa, kurwa, pizdo, działa, to możemy jechać dalej. Znacie mnie pewnie z telewizji, gdzie prowadzę program satyryczny Info Flash. Zajebista robota, raz w tygodniu czytam czerstwe żarty z telepromptera. Napisane przez stażystów, a płacą mi za to więcej niż ty zarobisz w rok. Czy też kapitalizm nie jest cudowny? No okej, ale jak tam dotarłem, spytacie. Proste, kolega mojego ojca był dyrektorem programowym w N54, więc wziął mnie na praktyki. Bezpłatne oczywiście. Nie bardzo miałem co robić, więc głównie było na papierosku. No i że ludzie śmieli się z moich żartów, to w końcu postanowili dać mi szansę przed kamerą i jakoś to poszło. Jak możecie powtórzyć mój sukces? No nie możecie, bo wasz ojciec nie ma kolegi dyrektora programowego w N54, a przecież nie wezmą kogoś z ulicy. Tacy ludzie jak ja nie chcą się przecież zadawać z takimi szmacierzami jak ty. Czy wspomniałem już, jaki kapitalizm jest cudowny? Gdzie ta Judy się chowa? Rzadkie komponenty, czytadło, a tu karty. Doktor Havok and Radom. Wstęp, źle się dzieje w baterii sfery. Irynianie zajęli prawie całe miasto, a ich technoszczury zmieniają mieszkańców w zastępy bezmyślnych zombie. Bateria Area jest ostatnim punktem oporu przeciwko najeźdźcom z planety X. Zdaje się, że koniec jest nieunikniony, gdy na scenę wydarzeń po latach zagadkowej nieobecności wkracza legendarna para najemników. Wśród dymu, cygar i błysku chromowanych pancerzy dr Havok i Radon bezlitośnie wyrzynają całe zastępy wroga. Bo w końcu kto powstrzymał dwumetrową górę mięśni z karabinem laserowym zamiast ręki i laskę, która potrafi się zmienić w radioaktywny gaz? Mówię wam, tego jeszcze nie było. Tenorio i Martoni Eleazar przenoszą nas w świat gry komputerowej z uniwersum powieści Kible and Scope. Zapnijcie pasy i przygotujcie się na komiksową jazdę bez trzymanki. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak mogliby wyglądać rozrywka w Battery Area, dr Havok i Radon nieźle wam to zobrazuje i sprawi, że zaczniecie marzyć o organizacji pomysłów Frosta. Ja zacząłem. Knebel erotyczny. No, poczekaj. Dzięki, że jesteś. No to co tam? Nie da się wyprowadzić z równowagi. Tak. Denerwujesz się? Wyglądasz na zdenerwowaną. Mam ochotę zabić skurwysynów gołymi rękami. Więc tak. Można powiedzieć, że jestem trochę zdenerwowana. Nie powiesz mi nic konkretnego, co powinienem wiedzieć, kiedy będę z nią rozmawiać? Ja z nią będę rozmawiać. Co zamierzasz powiedzieć, żeby ją przekonać? Prawdy. O Evelyn. O tym, jak skończyła i dlaczego to się stało. I to wystarczy? Nie. Potem będę improwizować. Krótko mówiąc, idę jako twoja obstawa. Dobrze rozumiem? Tego nie powiedziałam. Ja
ją po prostu znam lepiej. Dobra, chodźmy. Poczekaj, otworzę. To są skomplikowane zamki szyfrowe. Nie otworzyłabyś tego od tak na pałę. Potrafisz obejść ich systemy? Wygląda na to, że potrafię. Liczyłam, że niczego nie aktualizowali od lat. I nie przeliczyłam się. No dobra. Za mną. No, dwa czytadła. Judy Alvarez? Powiedziałabym, że miło cię widzieć, ale nie chcę skłamać. Wiesz, że nie lubię spontanicznych wizyt. Tak. I nawet wiem dlaczego. Kiedy dołączyłaś do MOX, uważałam, że sięgnęłaś dna. Ale teraz widzę, że zeszłaś jeszcze niżej. Zadajesz się z osobą, która nie jest tu mile widziana. O tobie mówię. Vi. Widzę, że musiałem na tobie wywrzeć ogromne wrażenie. Byłem tu tylko raz, a tak dobrze mnie zapamiętałaś. Pamiętanie problematycznych klientów należy do moich obowiązków. A także znajdywanie sposobów na radzenie sobie z nimi. Jak mam sobie poradzić z tobą? Nie zwracaj na mnie uwagi. Właśnie wtapiam się w tapetę. Słucham. Po co tu przyszedłeś? Pilnuję, żeby Judy wyszła stąd zadowolona. Bez ciebie miałaby większe szanse. Judy ma dla ciebie propozycję dotyczącą chmur. Chcesz wrócić? Załatwione. Przecież wiesz, jak cenię twoje umiejętności. Nie rozumiem tylko, po co przyprowadziłaś ten problematyczny ogon. Nie wrócę tu, póki lalki są traktowane jak mięso. Musimy to zmienić. Przejąć chmury i uwolnić się od Tigersów. Okej. Widzę, że śmierć Ivy mocno tobą wstrząsnęła. Nie sądziłam, że o tym wiesz. Ta dziewczyna prosiła się o smutny finał. Dziwię się tylko, że tak późno go osiągnęła. Musimy coś zrobić, inaczej wszyscy w końcu trafią tam, gdzie Ivy! Woodman ją zgwałcił, kiedy była nieprzytomna. A potem ją sprzedał. Zawsze byłaś niezrównoważona. Ty sprawiasz wrażenie rozsądnego. Powiesz mi, o co naprawdę chodzi? Rozważ propozycję, Judy. To się może udać. No, no, Judy. Widzę, że dorobiłaś się prawdziwego fana. Wiedziałaś, w jaki sposób Woodman zajął się Evelyn, kiedy potrzebowała pomocy? W klubie rządzą bossowie z Tiger Claws. Wiesz, ile ja tu znaczę? Tyle, co wy oboje razem i wasze problemy znaczą dla mnie. Czyli bardzo niewiele. To może nie powinnaś tu w ogóle pracować? Udam, że was tu nie było. Tylko ze względu na dawne czasy, Judy. Za chwilę ochroniarze odkryją waszą obecność. I teraz macie dwie opcje. Wyjdziecie stąd sami, albo was wyniosą. To nie jest ani groźba, ani figura retoryczna. Wyłącznie przyjacielskie ostrzeżenie. Mam dosyć. Wychodzę. Mądra decyzja. A żebyś nie miała poczucia, że cię olałam, Forest będzie za parę minut na poziomie technicznym. Będzie sam. To nie ja jestem twoim wrogiem. A ja nie pytałam cię o zdanie. Stoisz po złej stronie barykady, Majko. Pozwól, że sama to ocenię. Ocena pracowników. Cel jest wysoka wydajność, brak poprawy nastawienia względem zeszłego miesiąca. Divine, przeciętna wydajność, chęć brania nadgodzin, poprawny stosunek do pracy. Gale, brak poprawy nastawienia do pracy.
Brak chęci zmian. Ostatnie ostrzeżenie. Heaven. Przeciętna wydajność. Poprawne nastawienie. Kandydatka do operacji plastycznej. Morningstar. Pierwszy miesiąc okres próbny na razie przebiega pomyślnie. Sky. Najwyższa wydajność. Wzorowe nastawienie. Rozważyć wystąpienie do TCO. Nagrodę albo podwyżkę dla niej. Sun. Wysoka wydajność. Pyskuje przełożonym, ale poza tym ok. Rozproszona po zniknięciu Parker. Obserwować. Angel. Wysoka wydajność. Wzorowe nastawienie. Drugi kandydat do nagrody. Azure. System bardzo rzadko go typuje. Sprawdzić dlaczego. Mistral. Przeciętna wydajność. Nastawienie ok. Ryan. Kolejna skarga od klienta. Konieczne przeprowadzenie rozmowy dyscyplinarnej. Storm. Torrent. Zephyr. No dobra. Świetnie poszło. Kompletnie zasolała. Pewnie musi to przemyśleć. Dajmy jej jeszcze parę dni. Może masz rację. Zadzwonię do niej jutro. No i gdzie idziemy, Judy? Coś was łączyło w przeszłości? Dawno temu. Tak. Chyba po prostu czułam się samotna. Jak wszyscy w Night City. Ona kiedyś była inna. I ja też byłam inna. Ludziom, którzy zawsze wszystko kalkulują na zimno, nie można ufać. Nigdy nie wiadomo, kiedy w ich obliczeniach szale opłacalności przechyli się sklepanie po plecach na wbicie w nie kosy. Wiem o tym. I całkowicie się zgadzam. Kiedyś byłam nią zauroczona i sporo mi zajęło, zanim zrozumiałam, że taka właśnie jest. No ale jakaby nie była, potrzebujemy jej. Mogłam nurkować się od rana. Trochę relaksu dobrze by ci zrobiło. Mnie pewnie też. To nie do końca relaks. Pracuję nad takim jednym pomysłem, ale jeszcze nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. No tak, mogłem się spodziewać, że w twoim przypadku nie chodzi o leżak i drinki z parasolkami. O nie, w leżaku miałabym za dużo czasu na rozmyślania. A tego właśnie teraz staram się unikać. Robimy z Woodmanem. A co właściwie chcesz z nim zrobić? Chcę, żeby ktoś mu rozpierdolił tę jego obleśną mordę. Ktoś? Dobrze. Chcę, żebyś ty to zrobił. Jesteś pewna, że on tam przyjdzie? Myślisz, że nadal by tam pracował, gdyby nie słuchał rozkazów Majko? Poznałeś ją przecież. Nie mam żadnej litości dla tego skurwiela. Czyli idziemy tam. Jasne. Dojedźmy go. Pojedźmy windą. Będzie najszybciej. Poziom techniczny. Wiesz, co jest gorsze od korpa? Ktoś, kto strasznie chce być korpem. Mówisz o Majko. A o kim? Ale trzeba je przyznać, że prawidłowo oceniła wasze szanse w tym przedsięwzięciu. No, poziom techniczny. Okej. Okay. Thank you.
Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Co wy tu kurwa robicie? Gdzie Maniko? Po jaką kurwę kazała mi tu przyjść? Evelyn nie żyje. I przyszedłeś specjalnie, żeby mi powiedzieć? Jakie to kurwa miłe, że o mnie pomyślałeś. Masz. Na wieniec. Zgwałciłeś Evelyn, kiedy potrzebowała pomocy. Mogłem jej skręcić kark. Mogłem powiesić za włosy jako ozdobę, dopóki nie zaczęłaby śmierdzieć. Zobaczył mnie, schowaj się! Kurde, gdzie spadłem? Jeszcze żyje? Chwila, możemy się tu włamać. C55BD1C. E955. Myślałam, że będę czuła większą satysfakcję. Jedźmy na parterę. Muszę już wyjść z tego miejsca. Wydawało mi się, że kiedy on zdechnie, to świat się zmieni. Jakoś tak bardzo wyraźnie, wiesz? Wiesz, odwet rzadko przynosi ulgę. Ludzie często uważają to za cudowny lek na własne cierpienie. Ale to tak nie działa. Gdzie ono? Teraz to ci pokażę. Szybka jesteś, Judy, kurde. Muszę wrócić do Majko z jakąś petardą. Apelowanie do jej poczucia sprawiedliwości nie wystarczy? Majko przekonają tylko konkrety. Przez chwilę miałem wrażenie, że chcesz odpuścić. Vi, ja całymi dniami siedzę w piwnicy i obrabiam braindance. Wiesz, jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś odstrzeli mi wtedy głowę? Małe. Jak empatia Majko. Nie przywykłam narażać się jak ty. Ale jeszcze się nie poddałam. No wiesz, właściwie to ja też lubię konkrety. No tak, liczą się tylko parametry. Ilu położysz, ile zużyjesz nabojów i ile etków ci za to wpadnie. Nie każdy żyje sztuką i snami o wolności. Czasami potrzebne jest zejście na ziemię. No to co robimy dalej? Muszę się zastanowić. Potrzebujemy więcej ludzi, to na pewno. Pogadam z lalkami. Odezwę się do ciebie. Muszę pomyśleć. Na razie, Vi. Dziękuję ci. Spoko, siema. Dobra, więc tak, spotkaj się z Takemurą. Stary znajomy, dziennik, to jest główne zadania. Księga zaklęć. Wycenił Nikt, zapowiada się ciekawie. Facet ma reputację speca zabytkowego techu, sprzętu sprzed upadku pierwszej sieci. Deki, dyski magnetyczne i tak dalej. Większość ludzi uważa, że to stare graty. Dziś równie przydatne co gramofony, ale ja nie byłem taki pewien. Nie byłbym taki pewien. Może tak zrobimy, tylko że
kurde, ten motorek mi się podoba. I jazda nim. Czy on jest tu? Co jest, kurde? Jezus, ale się przestraszyłem. No dobra. Chyba nim nie pojadę, a może jednak. Kurde, się zawału przy tej grze na bawie. Na dole, czyli którędy trzeba zejść. Na górę. Tak, na górę. Trochę zabłądziłem. Aha, ten. Słuchaj, taka sprawa. Robotę mam. Zainteresowany? Tak, za chwilkę. Przeczytaj. Oskarżam Bartmosa o autorstwo Bugbear. Oskar, no dobra. Kiedy wyobrażam sobie sieć przed Bartmosem, widzę tysiące zagrożeń i tysiące możliwości. Oczywiście sieć była niestabilna. Korporacyjni netrunnerzy ciągnęli w jedną stronę. Powojenne zdziczały SI w drugą. Każdego dnia wyciekały dane, przez które szalała giełda. Szalały mutujące się samorzutne wirusy. A netrunnerzy co i rus wysmażali się w fotelach na skwarki. No nic, tylko pierdolność tam granatem. I właśnie to zrobił Reg Bartmos. Zajebiście, niech świat płonie. Bartmos wyruchał system, ale przy okazji nas też, bo ostatecznie korporacje jak zwykle są górą. Blackwall, który teoretycznie miał nas chronić po upadku, sieci to tak naprawdę narzędzie kontroli w rękach Netwatchu. Przed Bartmosem sieć była jak dżungla. Jeśli umiałeś się w niej poruszać, miałeś szansę przeżyć, byłeś wolny. Po Bartmosie sieć jak bramka bezpieczeństwa na korporacyjnym lotnisku, nie przejdziesz trzech kroków, żebyś jakiś agent Netwatchu nie pytał o papiery i nie próbował ci zajrzeć w różne otwory ciała. Dla twojego dobra oczywiście. Nie czytaliśmy tego już kiedyś.